się również artyści i twórcy. Tak będzie dzisiaj. Zanim przedstawię naszego gościa, powiem, że te spotkania tłumaczone są na język migowy i na język angielski i mogą Państwo brać w nich udział, wpisując pytania do gości pod postem na Facebooku. A dzisiaj gościem sceny premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego będzie Grzegorz Paprzycki, młody reżyser, absolwent Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego, autor głośnego, nagradzanego filmu Mój kraj taki piękny. Po spotkaniu zobaczymy ten film w całości, a teraz poproszę o zwiastun. Uniwersytetu Śląskiego pojawił się Grzegorz Paprzycki. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pytanie pierwsze, czy potrafisz spokojnie oglądać zwiastun tego filmu? Przyznam szczerze, że już tyle razy widziałem i zwiastun tego filmu i ten film, że powinienem jakby z pewnym dystansem na to patrzeć, ale szczerze powiedziawszy, mimo że oglądam to już po raz któryś raz, to zawsze część tych obrazów dociera do mnie i wywołuje jakieś emocje. Właśnie, emocje wzbudza ten film oczywiście u widzów, wzbudził również wśród członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, trafił na long listę oscarową. Gratuluję Ci bardzo, bo to chyba wielki sukces młodego reżysera. No na pewno to cieszy, ale to też wydaje mi się, że trzeba te sukcesy jakby mierzyć taką miarą rozsądku, ponieważ jeszcze wiele rzeczy jest do zrealizowania i wiele rzeczy do osiągnięcia. No właśnie. Jaki był ten pierwszy impuls w Twoim przypadku? Dlaczego się zająłeś tym tematem bardzo trudnym? Będziemy mówić o realizacji tego filmu dzisiaj, ale zawsze jest ta pierwsza myśl. Tych impulsów wydaje mi się, że było kilka. No, po pierwsze, rzeczy związane z nietolerancją, z wykluczeniem, to jest coś, co mnie bardzo mierdzi i zawsze chciałem na te tematy się wypowiadać. Filmowo oczywiście. To taka jedna rzecz. Druga rzecz, cóż można jeszcze powiedzieć, gdy dostałem się do Szkoły Filmowej w Katowicach, bodajże na trzecim roku mieliśmy zadanie, żeby zrealizować portret dokumentalny i pewnego dnia, przechodząc w Katowicach przy Urzędzie Miasta, natknąłem się na manifestację czy pikietę, zwał jak zwał, ONR-owców, ONR. To była pikieta albo antyuchodźca, albo antymigracyjna, coś w ten deseń, już nie pamiętam, jakie czołowe hasło tam, tak, przyświecało. W każdym razie no, obserwowałem tą pikietę. Po tej manifestacji członkowie ONR poszli do budynku, który w Katowicach pełni funkcję meczetu i wydarzyła się tam taka sytuacja, że oni wtargnęli do tego miejsca, wystawili głośniki i na cały regulator podczas nabożeństwa puścili Bogu Rodzicę. To była taka, no takie wydarzenie, które wydaje mi się, że też chyba bez echa przeszło w mediach lokalnych, chociaż mogę się mylić. Nikogo może przy tym nie było. Być może. W każdym razie no to też był jeden z tych impulsów, który pchnął mnie do tego, by wypowiedzieć się
o nacjonalizmie w kontekście naszego kraju. I udało mi się nawiązać kontakt z członkiem ONR-u w Katowicach. To już nie chcę skłamać, już nazwiska nie pamiętam, chyba to był prezes ONR-u w Katowicach. Nawiązaliśmy wstępny kontakt, mieliśmy się umówić na spotkanie przy kawie i porozmawiać na temat ewentualnej współpracy, jeżeli chodzi o film. Ale kontakt się urwał, człowiek później nie odbierał ode mnie telefonów, chyba zablokował mój numer. Być może dlatego, że nie wiem, być może sprawdza moje portale społecznościowe i za bardzo lewicowy mu się wydawałem, nie mam pojęcia. W każdym razie ten pomysł się rozmył, ale jak to zazwyczaj bywa, czy często bywa przy realizacji filmów dokumentalnych, pomogło troszkę szczęścia, ponieważ na początku mojej drogi w filmówce w Katowicach mieszkałem w akademiku i mieszkałem z kolegą, który był z Ukrainy. Już nie będę może w szczegóły się wdawał, ale koniec końców był taki, że udało mi się poprzez niego wejść w środowisko nacjonalistów na Ukrainie do grupy zwanej Narodowy Korpus. I to był mój pierwszy film, w którym wypowiedziałem się na temat nacjonalizmu. Na Ukrainie, nie w Polsce. Był to zupełnie inaczej zrealizowany film, jeżeli chodzi o formę, o treść też. W każdym razie, gdy już udało mi się ten film zrealizować, powiedziałem sobie, że tak czy inaczej chcę się wypowiedzieć o tym naszym podwórku, o tym, co się dzieje w Polsce, co zauważyłem i postanowiłem, że jeszcze tego tematu się dotknę. Nasuwają się różne pytania. Obejrzałam wczoraj ten film o Ukrainie i muszę przyznać, że nie potrafiłam się ruszyć z miejsca. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Przypomnij tytuł tego filmu, bo w różnych językach. Czarnobóg. Czyli jest jeden bohater pokazany bardzo, bardzo wyraziście. I wygląda to tak, jakby Ukraińcy chcieli z tobą współpracować przy produkcji tego filmu. Jakbyś nie musiał tego robić z ukrytej kamery, tylko jakby chcieli opowiedzieć swoją historię. Powiem tak, jeżeli chodzi o zaufanie, też miałem w tym dużo szczęścia, bo zaufał mi lider tej grupy, lider na zachodnią Ukrainę, Sviatosław zresztą, tak mnie na imię. Pozostali członkowie jakby różnie mnie postrzegali, część była nieufna, z tym, że tam silnie działa hierarchia, także jeżeli ich lider zaufał mnie, to oni nie dyskutowali z tym, także tak udało mi się realizować ten film. No i ja też starałem się być szczery, byłem szczery z tym chłopakiem, w sensie powiedziałem mu wprost, że to będzie film, który będzie filmem poniekąd obserwacyjnym, że ja też nie będę wypowiadał się i na temat jakby ich idei i oceniał to stricte w filmie. Ani eksperci nie będą się wypowiadać. Dokładnie, dokładnie. No i pomogła też paradoksalnie troszkę bariera językowa, nie ukrywam. No bo ja po ukraińsku nic, Sviatosław po polsku nic, mój kolega był tłumaczem i myślę, że to paradoksalnie pomogło. Poza tym ten chłopak, bo to był młody chłopak, on czuł jakby też podekscytowanie faktem, że ktoś chce z Polski robić o nim dokument. Jakby oni właśnie chcieli, żeby ta idea się przedostała gdzieś do mediów, żeby została pokazana szerzej. Coś, w co oni wierzą, a ty obserwujesz to chłodną kamerą i jednak wychodzi z tego jednoznaczny obraz czegoś niesłychanie groźnego. Tak, faktycznie, o tym też nie pomyślałem. Być może to też był jeden z argumentów, dokładnie. Mówiłeś o tym, że chciałeś się umówić z przedstawicielem ONR-u na rozmowę. Jak taka rozmowa mogłaby wyglądać? Czy zdradziłbyś swoje podejście do tego, czy słuchałbyś raczej? Podejście? No myślę, że generalnie nie powinno się kłamać. Także broń Boże, nie chciałbym manipulować jakimiś faktami, czy udawać coś, wprowadzać kogoś w błąd. Ja niejednokrotnie rozmawiałem z nacjonalistami, niejednokrotnie z nimi spotykałem się na kawę itp. itd. I o tym może też warto wspomnieć, że nacjonalizm w Polsce jest różny, to jest raz. Wyróżniamy kilka tych grup narodowców w Polsce, od Młodzieży Wszechpolskiej, przez ENR,
po chyba najbardziej radykalnych szturmowców. I wśród tych grup, wśród tych ludzi są ludzie z różnym wykształceniem, również z różnymi poglądami, bo tak jest, co może niektórych zaskoczyć. Także to nie jest tylko i wyłącznie łobuzerka, która rozwala wszystko na ulicy, co spotka po drodze, to też są ludzie wykształceni, którzy znają kilka języków, bo też takich poznałem i no nie zgadzamy się, jeżeli chodzi o poglądy i ideologię, ale o tyle muszę oddać im szacunek, że da się naprawdę z nimi w spokoju porozmawiać. Nie ze wszystkimi, ale da się. I to nie jest tak, że my powinniśmy unikać tych ludzi, zachowywać się podobnie tak jak oni, czyli reagować czasami agresją, odwracać się, unikać dialogu. Moim zdaniem wręcz przeciwnie. No tak, w tym filmie ukraińskim pada takie bardzo ciekawe rozróżnienie. Ja się nie spotkałam nigdy, chociaż wydaje się to tak oczywiste, jaka jest różnica między patriotyzmem a nacjonalizmem. Właśnie twój bohater to wyjaśnia. Patriotyzm to jest miłość do kraju, taka nieco bardziej spokojna, może trochę romantyczna, natomiast nacjonalizm to jest chęć walki, to jest gotowość, tak, do prowadzenia wojny trochę. W tym kierunku to zmierza. Tak, tak, tak. No i nacjonalista to jest pewien styl życia, już nie pamiętam jak on mówił, ale chyba coś w ten sens, że to jest styl życia, to jest też umiejętność oddania życia i przelania krwi za naród. Coś że tym już nie dawno jest tego naśladowanie tych postaw, które znamy z czasów II wojny światowej, tylko to jest coś, co się ma głęboko w sobie, tak, pewien styl, tak, to też tam pada. No i teraz mamy film Mój kraj taki piękny. Myślałam o tym, że gdyby ktoś się przyłożył, to mógłby z newsów różnych, w różnych telewizjach stworzyć taki rodzaj filmu, taką kompilację różnych groźnych obrazów, czy to z Jasnej Góry, czy z różnych miast, które prezentujesz w swoim filmie, ale ty postanowiłeś nie robić tego absolutnie w ten sposób. Wziąłeś kamerę i razem z kolegą weszliście w te tłumy. Tak, znaczy ja odniosę się jeszcze do tego, czy z newsów można stworzyć taki dokument. I tak i nie, bo pracowałem jako operator kamery w trzech telewizjach w swoim życiu. Też jakby od tego zaczynałem swoją przygodę z obrazem ruchomym i z opowiadaniem obrazem. I jaka jest różnica w ekipach newsowych, a w ekipach, które realizują dokument? W newsach zawsze ludzie się spieszą. Jadą w jedno miejsce, ciach, zrobią kilka ujęć, upraszczam oczywiście, i spieszą się w inne miejsce. No my jednak poświęciliśmy o wiele więcej czasu na dokumentowanie tych wydarzeń związanych z nacjonalistami i zawsze staraliśmy się wejść głębiej, zobaczyć więcej, pokazać więcej i mieliśmy też na to czas, co trzeba przyznać, bo sam proces tworzenia tego filmu trwał cały rok, oczywiście nie dzień w dzień, ale sama realizacja trwała rok. Ilość zgromadzonego materiału to były dziesiątki na pewno godzin. No także taka jest różnica, jeżeli chodzi o ten proces pracy. To było takie pracy. Trochę prowokacyjne pytanie, bo bardziej chciałam się dowiedzieć tego, jak to jest, kiedy się podchodzi tak blisko. Mówi się o fotografii, że jest zła, jeśli fotograf nie podszedł odpowiednio blisko do zdarzenia. Wy tego błędu nie popełniliście. No mam taką nadzieję, ale to też nie mnie oceniać, tylko właśnie widzę. No, mam nadzieję, że film wywołuje jakieś emocje i skłania do refleksji, bo te dwie rzeczy w sumie są zawsze były dla mnie i zawsze będą najważniejsze, jeżeli chodzi o film. Ale przecież nie tylko o to bliskie podejście w tym chodzi. Trzeba jednak tą kamerę skierować na coś, co widzą twoje oczy, na coś, czego się spodziewasz, na coś, co chcesz jakoś wyjątkowo pokazać. Tak, to prawda. I teraz przypomniała mi pani o jednej rzeczy, bo naprawdę podczas montażu, podczas etapu postprodukcji mieliśmy tyle ciekawych scen, które niestety musieliśmy odrzucić, ponieważ nie byłyby spójne z resztą scen. Po prostu film się wtedy troszkę rozleciał i to też jest, myślę, że stworzenie dobrego filmu to też jest umiejętność niezakochiwania się w poszczególnych ujęciach, które się zrobiło, czy scenach, czyli umiejętność odrzucenia czegoś, co może być defektem w
końcowym etapie filmu, czy w końcowym kształcie filmu. Podobno czasem to są nawet ulubione sceny, które, z którymi się trzeba rozstać. Tak, dokładnie, no, tak czasami jest. No, a przy kilkudziesięciu godzinach to naprawdę mieliśmy tam nie lada zagwozdkę, jeżeli chodzi o kształt filmu ostateczny, ponieważ tych układek też było wiele. Koncepcja filmu zmieniała się też niejednokrotnie. Ponieważ początkowo ja chciałem umieścić w filmie standardowe setki, czyli wywiady, żeby jednak one istniały i uzupełniały pozostałą część narracji. W końcu zrezygnowaliśmy z tego i postanowiliśmy, że będzie to film stricte obserwacyjny, czyli będziemy pokazywać poszczególne wydarzenia niechronologicznie, a sam widz oceni, co jest dobre, a co jest złe. Tak to wygląda. No i podążacie za dwiema grupami. To są nacjonaliści i ci, którzy stawiają im opór w czasie manifestacji, na przykład obywatele RP, czy na przykład bohaterka taka, jakbym chciała to ująć, nie wiem, pojedyncza, Gabriela Łazarek, która czasem sama protestuje przeciwko nacjonalizmowi i oni się zwracają do siebie, trochę się wypowiadają jakby do was, rozmawiają z policją. No to jest taki dosyć intymny, choć drapieżny dokument. Tak, tak. Cieszę się, że pani wspomniała właśnie czy o Gabrysi, czy w ogóle o bohaterach tego filmu, bo film nie ma jednego bohatera, raczej zbiorowość jest bohaterem czy problem, ale na pierwszy plan co jakiś czas wysuwają się jednak te jednostki, ci bohaterowie. No i trzeba powiedzieć, że gdyby nie przychylność też tych bohaterów, gdyby nie ich wsparcie, to też ten film wyglądałby inaczej, albo w ogóle by nie powstał, bo to są osoby, które też przybliżyły mi ten świat manifestacji, protestów czy nacjonalizmu i też jestem ogromnie wdzięczny tym ludziom, że jakby wpuścili mnie z zaufaniem w swój świat. A bałeś się momentami, wchodząc na tę drugą stronę? Czy bałem się? Bardziej byłem zaskoczony chyba tym, co się dzieje, bo też miałem wrażenie, mimo wszystko, że czasami ten problem nacjonalizmu się wyolbrzymia, troszkę się straszy tym pojęciem, przesadza i jednak faktycznie udało nam się zgromadzić takie ujęcia, czy być świadkami takich wydarzeń, gdzie uświadomiłem sobie, że byłem w błędzie, jednak ci ludzie, którzy mnie o tym uświadomili, mieli rację. Oczywiście też myślę, że warto wspomnieć o jednej rzeczy, że też nie chcę upraszczać rzeczywistości i dzielić świat na biały i czarny. Nasz kraj podzielony, prawda? Mógłby Dokładnie. Być taki inny tytuł, alternatywny dla tego filmu. Tak, tak. Zawsze jest ta szarość, bo też trzeba mieć to na uwadze, że moim zdaniem, przynajmniej, bo to też jest moja subiektywna opinia, ta druga strona, która walczy z nacjonalizmem, też nie jest święta, moim zdaniem. Oczywiście myślę, że logiczne jest dla osoby myślącej, która strona jest bardziej niebezpieczna, mam na myśli nacjonalistów, ale po tej drugiej stronie też widziałem zachowania, których na przykład ja nie toleruję i które dla mnie też są nie do przyjęcia. Podam jeden przykład, to się nie znalazło w filmie, ale była też pikieta antyfaszystowska czy antyrasistowska w Katowicach, na którą ja poszedłem jako osoba, która też uczestniczyła w tym wydarzeniu i no, była też tam pewna grupa anarchistów, którzy w mojej ocenie zachowali się identycznie do ludzi po drugiej stronie, czyli do nacjonalistów, w sensie prowokowali do bójki, używali wulgarnych słów itp. itd. I to jest też coś, co mnie się nie podoba i nie chciałbym się z takimi ludźmi utożsamiać. Także myślę, że trzeba mieć na to zdrowy, rozsądny pogląd na to, co się dzieje, potępiać te podziały i potępiać nawoływanie do jakiejkolwiek przemocy czy nienawiści po jednej i po drugiej stronie. Choć, podkreślę to już drugi raz, największym zagrożeniem, moim zdaniem, w tym konflikcie, realnym zagrożeniem jest strona skrajnie prawicowa, która nawołuje jednak do rzeczy, które no, nie powinny być dopuszczalne w naszym kraju, który przeżył chociażby
nazizm. To jest niedopuszczalne, a niestety ta druga strona jest bardzo ideologicznie podobna do tego typu ruchów, które miały miejsce w przeszłości. Twoim filmie pojawiają się też głosy takie bardzo wyważone, bo trafiacie z kamerą na przykład na uniwersytet, gdzie są ludzie po pierwsze pamiętający wojnę, po drugie przywołujący no, różne takie naukowe teorie, które nam pomagają rozumieć świat. I to jest narracja spokojna, choć bardzo smutna. Tak, tak. Ja cieszę się bardzo, że ujęcia z tych scen, z tego wydarzenia trafiły do filmu, ponieważ to jest taka namiastka dialogu, jaka się rozpoczęła, czy miała miejsce między nacjonalistami, a między, nie wiem, nazwijmy to pozostałymi ludźmi, czy tam nazwijmy, czy uprócimy do lewicy na przykład. Cieszy mnie to, że widzieliśmy tam osoby, które reprezentowały chociażby Młodzież Wszechpolską. Był też pan z ONR-u, ale niestety on nie zaistniał w filmie, to już też jest temat na dłuższą historię. I być może to jest jakieś światełko w tunelu, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby podejmować jednak dialog, próbę dialogu. Powinniśmy tą próbę dialogu zawsze mieć na uwadze i od tego rozpoczynać jakąkolwiek wymianę myśli, ponieważ wiem, że ten dialog może być skuteczny. To nie jest prawda, że ludzie się nie zmieniają. Jeżeli chodzi o te skrajne ruchy, też wielokrotnie byliśmy świadkami tego, że ludzie mogą się zmienić i zmienić swoje poglądy. Myślę, że każdy z nas, jakby tak swoje wnętrze uczciwie spojrzał, to też dostrzeże w sobie to, że jesteśmy jednak podatni na zmiany i możemy się zmieniać, również na lepsze. Bardzo się cieszę, że to słowo dialog padło z twoich ust, bo chciałam cię o to zapytać bez większej nadziei. Tymczasem no myślę, że dialog jest tym, co może nas ostatecznie uratować. Umawialiśmy się parę dni temu, rozmawiając o naszym spotkaniu, że poruszymy takie pojęcie kino moralnego niepokoju. Ono kiedyś oznaczało coś kompletnie innego. Wajda, Zanussi robili filmy, które pokazywały przykładowych bohaterów w różnych trudnych sytuacjach, gdzie trzeba było sobie odpowiedzieć na dylematy moralne, etyczne, czasu komuny. A to jest film zupełnie inny, a określenie pasuje jak ulał. Kino moralnego niepokoju. No tak, w tamtych czasach to chyba bardziej też to kino szło w stronę jakichś porównań, metafor, a tutaj jest dziki film. Tak, jest jakby pewna narracja okazana wprost i pewien przekaz pokazany wprost. Ale cieszy mnie bardzo to porównanie, bo to raz, że to jest komplement, a dwa, wydaje mi się, że troszkę w tym prawdy jednak jest. Jest jakiś komentarz do współczesności, do naszej rzeczywistości. I ten komentarz nie tylko przypiąłbym do naszego pięknego kraju, ale również myślę, że z podobnymi problemami boryka się o wiele więcej krajów na świecie. Także ten, nazwijmy to populizm, to jest takie popularne określenie, jednak rośnie w siłę w wielu miejscach na Ziemi i jest to coś niepokojącego, ponieważ pewne rzeczy z tym związane no, były w przeszłości i skończyły się tragicznie. Moim zdaniem pewne rzeczy jakby zataczają swoje koło. Historia lubi zataczać koło i my nieustannie jesteśmy tego świadkami. Mam nadzieję, że to nie zajdzie zbyt daleko. Pamiętam, widziałam w Madrycie manifestacje ludzi, którzy prawdopodobnie żądali poprawy warunków bytowych i oni nieśli na przykład portrety Lenina i Stalina. I to mnie tak niesamowicie zszokowało, jak można no, nie mieć takiej wiedzy, prawda, o zbrodniarzu, chyba jednym z największych w historii. Tak, to jest ciekawe, bo ja byłem raz w życiu w Rosji. Generalnie bardzo miło wspominam tam pobyt, ale co mnie zaskoczyło, to wciąż, przynajmniej w tym miejscu, w którym byłem, widziałem flagę Związku Radzieckiego. W Kazaniu dokładnie to było. Także to było też coś, co mnie zaskoczyło. No ja myślę, że też my, jak Polacy, troszkę inaczej postrzegamy komunizm niż w innych miejscach na Ziemi. To jest fakt. No ale mimo wszystko jest to niepokojące, że kult tych, w cudzysłowie, bohaterów, którzy de facto okazali się zbrodniarzami, nadal funkcjonuje w świecie.
Rozmawiamy dzisiaj o filmie Mój kraj taki piękny, Grzegorz Paprzycki na scenie premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Powiedzieliśmy sporo o poetyce, o tym, jak ten film tworzyłeś, ale powiedzmy też o tych, którzy są przeciwni takim obrazom i mają różne argumenty, na przykład takie, że to jest margines życia i że nie warto poświęcać temu tyle czasu, bo tak naprawdę życie toczy się spokojnie, mamy naszą małą bądź większą stabilizację, którą lubimy, nie czujemy się zagrożeni na co dzień, więc w sumie po co? Oj, ja powiem tak, no... Tak jak mówiłem wcześniej, że nie zdawałem sobie sprawy ze skali problemu, jakim jest nacjonalizacja życia, może tak to nazwijmy, tak powiem teraz w ten sposób, że to nie jest marginalny problem. Jako przykład, weźmy jako przykład Marsz Niepodległości, który kiedyś, jeżeli się nie mylę, organizowany był przez władze miasta, przez państwo, a dzisiaj jest to święto zawłaszczone przez nacjonalistów. To Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chroni ten marsz 11 listopada, który idzie dumnie albo i mniej dumnie przez Warszawę. To nacjonaliści są organizatorami tego marszu. Także to nie jest coś, co można zignorować. Tym bardziej, że na Marsze Niepodległości zaprasza się takie persony, z innych krajów, dokładnie, przywódców faszyzujących organizacji. Tak, na przykład z organizacji Forza Nova, to jest neofaszystowska organizacja z Włoch. Już zapomniałem nazwiska jednego z liderów tej grupy, ale to była osoba oskarżona o terroryzm, która w 1985 roku uciekła z Włoch po zamachu terrorystycznym w Bolonii. To on był oskarżany o organizację tego zamachu. Ponoć przedawniła się ta sprawa, czy nie wiem, jak prawo funkcjonuje we Włoszech. Wydaje mi się, że on wrócił koniec końców po iluś latach do Włoch, ale tacy ludzie, którzy jawnie sympatyzują z ruchem neofaszystowskim, przemawiają podczas Marszu Niepodległości w naszym kraju. Tak doświadczonym przez nazizm, prawda? Tak, Warszawa zburzona doszczętnie. Ciekawe, że we Włoszech samych, które przecież miały swoją rolę w II wojnie światowej, też takie właśnie nurty się odradzają. Jest to problem Europy, ale tutaj się odezwą zaraz ci, którzy szli w tej spokojniejszej części marszu z dziećmi, z wózkami i powiedzą, dla nas też tam było miejsce. I tutaj się robi ten kocioł, prawda, opinii, emocji. Wszystkiego. No bo wydaje mi się jednak, że ci ludzie mają rację, że jest tam dla nich miejsce. To też nie generalizujmy, że podczas Marszu Niepodległości maszerują sami naziści czy faszyści, bo to nie jest prawda. Ja mówię stricte o jakichś grupach, które uczestniczą w tym marszu, czyli nacjonalistach i po prostu. A wiadomo, są tam ludzie, którzy i wolno im wychodzą na ulicę po prostu świętować. Także też nie sprowadzałem wszystkich do jednego worka. I masz nadzieję związaną z dialogiem? Powiedzmy o nadziei. Myślę, że zawsze trzeba mieć nadzieję. Nie wiem, nie jestem prorokiem, nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że krzycząc na kogoś, rzucając cegłą, nie słuchając, no to na pewno nie da się takiej osoby zmienić. No powiedzmy sobie to wprost. Wierzę, że trzeba zaczynać zawsze od dialogu. Czy będzie on skuteczny, czy nie, to przyszłość pokaże. To się okaże. Kiedy rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, wspominałam o filmie, który przesłałeś mi niedawno. Nie zawsze mamy okazję oglądać etiudy studenckie czy młode prace naszych reżyserów. Ja miałam taką okazję i między innymi pojawił się tam film zupełnie inny niż ten, który dzisiaj obejrzymy. To jest film We wsi gadają, czy też inny rodzaj tytułu People Talks, tak? Czyli ludzie gadają, ludzie mówią. Bardzo mnie zaskoczyłeś tym, ponieważ to jest taka poetycka opowiastka o trochę podobnych problemach, ale pokazana jak w najlepszej powieści, namalowany film obrazami, od których się trudno oderwać.
Dziękuję, dziękuję. Rzeczywiście, to też układy należą się w stronę autora zdjęć filmu, czyli kolega Aleksander Krzystynia, którego pozdrawiam serdecznie. Tak, no to była fabularna opowieść, ale też, tak jak wspomniałaś, ona zahacza problemy nietolerancji. Widzimy tam dość metaforyczną historię, bo taki był mój cel, w którym dwóch intruzów, dwóch młodych Romów. Cudzysłów, proszę Państwa, wisi nad tym słowem intruz. Tak, tak. Dwóch obcych, może też tak to nazwijmy, wkraczają w świat kogoś innego, do domu, w którym mieszka samotny mężczyzna. Ten samotny mężczyzna z jednej strony chce pomóc tym dzieciom, tym chłopakom, z drugiej strony pojawiają się w nim jakieś uprzedzenia, które związane są być może z przeszłością, z jego przeszłym losem. Czy ta osoba mu pomaga, czy ten nowy świat pomaga tym chłopcom, to zapraszam do zobaczenia tej etiudy. Także to jest taka metafora, można ją przykleić do różnych sytuacji, które obserwujemy w dzisiejszym świecie. I również nawet w kraju. W Polsce. Wzięłam do ręki telefon, żeby przeczytać pytania od uczestników naszego spotkania. Czy Polska może stać się krajem, w którym można mieć wyważone poglądy? Czy koniecznie trzeba mieć poglądy biało-czarne? Świetne pytanie, ponieważ ja nie lubię się szufladkować ani po lewej, ani po prawej stronie. Jeżeli miałbym się gdziekolwiek szufladkować, to szufladkowałbym się jako pośrodku, jako centrysta. Ale w mojej opinii w Polsce nie ma ruchów politycznych czy partii politycznych, których cechuje moim zdaniem rozsądek, czyli jakieś centrystyczne podejście do pewnych problemów społecznych czy politycznych. Wierzę, że to się zmieni. A czy teraz będziemy tego świadkiem? No, nie wiem. No, mamy strasznie... Jesteśmy bombardowani informacjami medialnymi z jednej i z drugiej strony. I to też wpływa na nasze umysły, niestety, i wpływa na nasze... Mamy gorączkę. Tak, tak, tak. Ja myślę, że słowo rozsądek jest kluczem chyba na większości aspektów ludzkiego życia. I mam nadzieję, że ten społeczno-polityczny, ta społeczno-polityczna przestrzeń też będzie kiedyś tym nacechowana. Bezpieczna dla wszystkich. Dokładnie. Czy autor mógłby odpowiedzieć konkretnie, na czym polega, jak się wyraził, niebezpieczeństwo nacjonalistów i zagrożenie, jakie niosą? Niebezpieczeństwo nacjonalizmu. Przede wszystkim nacjonalizm jest niemal zawsze równoznaczny ze słowem wykluczenia. Zawsze są oni, inni, gorsi. I zawsze my lepsi, i zawsze zazwyczaj ci inni gorsi są zagrożeniem dla nas, naszego kraju i społeczeństwa. To jest taki wyolbrzymiany i rozsiewany mit. I ta strategia czy taktyka wykluczenia odbija się negatywnie przede wszystkim na naszym społeczeństwie, ponieważ część ludzi faktycznie zaczyna postrzegać tych innych jako gorszych. Wzmaga to konflikty, napięcia społeczne, czy nawet zbrodnie, bo jeżeli chodzi o, żeby podać przykład ludobójstwa w Srebrnicy, którego początkiem był właśnie nacjonalizm i ideologie nacjonalistyczne. I tutaj trzeba powiedzieć, że brat przeciwko bratu występuje, prawda, w takich zaostrzonych konfliktach i to jest naprawdę wielki dramat, którego powinniśmy uniknąć. Co było w przypadku Hutu Tutsi na przykład, to też jest bardzo dobry przykład. Pojawił się podział na Hutu i Tutsi. Ja już nie pamiętam, jak on dokładnie wyglądał. W każdym razie to Belgowie, bo chyba tam była belgijska kolonia, wbijali ludziom, bo to jest ich wymysł, Hutu, Tutsi. Hutu to, nie wiem, czy byli podzieleni. Podział tak mocno zaistniał w tych grupach społecznych, że faktycznie rozbił ten naród na dwie połówki. I efektem tego były później zbrodnie. Jedna z tych połówek była gorsza i to był powód do tego, by ich tępić. Czy można zatem na to pytanie o sens robienia takiego filmu odpowiedzieć w ten sposób, że według pana, czy według ciebie,
bo tak się zwracają tutaj nasi słuchacze, widzowie. To jest moment w twojej ocenie, w którym po prostu należy interweniować, już ten, kiedy takie rzeczy pojawiają się na ulicach. Ja myślę, że takim słowo klucz to możemy być obojętni, bo ja nie wiem, ile my możemy, jaką siłę mamy jako szarzy obywatele, by zmieniać pewne rzeczy i rzeczywistość, która jest wokół nas. Na pewno nie należy być obojętnym, nie należy być obojętnym, gdy widzimy, nie wiem, obcokrajowca, który jest szkalowany w tramwaju. Nie należy, to jako przykład oczywiście dam, nie należy być obojętnym takim sytuacjom, zawsze reagować, bo obojętność to jest przyzwolenie, jak ktoś mądry kiedyś powiedział, także nie bądźmy obojętni. Jeden z uczestników naszego spotkania pyta, czy czuł się pan w jakimś momencie zagrożony, realizując ten film? Były takie sytuacje, nie było ich dużo, szczerze powiedziawszy. Dlaczego nie było ich dużo? Ponieważ zazwyczaj przy tego typu wydarzeniach jest jednak policja. I ta policja, jakby nie oceniać ich działań, zawsze stara się pilnować bezpieczeństwa jednej i drugiej strony. I zazwyczaj, chociaż były różne sytuacje w Katowicach, troszkę inne, ale zazwyczaj ci policjanci wywiązują się ze swoich obowiązków i te osoby są bezpieczne. Także to był powód, dla którego my z kamerami czuliśmy się względnie bezpieczni. Dbali również o to, żebyście mogli, tak, to czynić swoją powinność. Tak, tak, tylko też zaznaczmy, że jeden z policjantów na przykład złamał jednej blokującej przemarsz nacjonalistą kobiecie rękę, także to też nie jest tak różowo, nie chcę tego upraszczać, ale generalnie przy większości sytuacji policja jednak starała się dobrze wykonywać swoją pracę i to pozwalało nam czuć się bezpiecznie. Gdyby tej policji nie było, to na pewno byłoby o wiele bardziej ekstremalnie, na pewno myślę, że więcej byłoby ofiar, jeżeli chodzi o jakieś uszczerbki na zdrowiu wśród manifestujących. Dobrze, że ta policja jest. Ona nie działa może idealnie. Tam też są osoby, które mają różne poglądy. To też trzeba o tym powiedzieć. Ale dobrze, że ta policja jest. Mieliśmy kilka sytuacji takich niebezpiecznych, ale na szczęście nic się nie stało. Ja osobiście chyba najbardziej niebezpieczną miałem sytuację z powodu pewnej kobiety, która chciała wyrwać mi kamerę, ale to tak nawiasem mówiąc. Pytają również nasi widzowie o pana fascynację właśnie, jeśli chodzi o filmy dokumentalne. Powstaje ich sporo na świecie. Są czasem autorzy, którzy parę lat poświęcają na jakiś temat. Czy są takie rzeczy, które imponują ci, które chciałbyś jakoś naśladować? To jest dobre pytanie. Ja może przytoczę, bo to jest świeży akurat film dokumentalny, który niedawno oglądałem, mianowicie Wieloryb z Lorino. I na pewno to jest film, który w pewien sposób mnie zafascynował, ponieważ on również pozbawiony jest konkretnego bohatera. Często mówi się w szkołach filmowych, że bohater jest kluczem do dobrej historii, dobrego opowiadania, co na pewno jest zgodne z prawdą, ale właśnie Wieloryb z Lorino jest świetnym przykładem, jak tą zasadę złamano, jak pokazano historię, w której to pewne miejsce jest bohaterem. I to jest to, co przychodzi mi na myśl, że to jest jakby najświeższy film, który w jakiś sposób mnie być może i zainspirował i troszkę zmienił moje myślenie i sprawił, że myślę, że z większą odwagą będę podchodził do swoich własnych pomysłów, w których nie przewiduję standardowego dokumentalnego bohatera. Czy szykują się jakieś filmy fabularne? Są jakieś marzenia o fabule? Oj tak, są marzenia odnośnie filmu fabularnego. Małymi kroczkami jakby dążę też w tę stronę. Zobaczymy, co czas pokaże, czy uda się zrobić zarówno pełnometrażowy film dokumentalny, jak i fabularny w przyszłości. No ponieważ to też nie jest tak oczywiste, że kończąc szkołę filmową my nagle
mamy pełne ręce roboty i możemy tworzyć filmy, jakie nam się żywnie podoba. Tak nie jest. I trzeba tą pierwszą ścianę po wyjściu ze szkoły filmowej jakoś zburzyć, zacząć raczkować i... Myślałam, że wspiąć się. Wspiąć też. Można zburzyć i wspiąć, ale zawsze iść do przodu. Także mam nadzieję, że to się uda. Powiedziałeś mi też, że jesteś trochę zmęczony tematem nacjonalizmu, że oglądając ten film wiele razy chciałbyś się jednak trochę od tego oddalić. To też jest ciekawe odczucie. Tak, tak, tak. Podczas realizacji filmu Mój kraj taki piękny, ja bardzo przeżywałem to, co filmuję i niejednokrotnie nawet nie mogłem spać po nocy. Zbyt mocno mnie ten problem frapuje i wywołuje u mnie emocje. Też jestem zły na siebie, bo podczas realizacji filmu był moment, gdzie mnie też puściły nerwy. A uważam, że człowiek silny zawsze potrafi panować nad swoimi nerwami, także jestem troszkę też zły na siebie i staram się unikać nadmiaru negatywnych emocji. Raczej ograniczam dostęp do mediów, do informacji. Też wychodzę z założenia, że trzeba się karmić równie dużą ilością, jeżeli nie większą, tych pozytywnych informacji. Czyli to tak jak można porównać do ćwiczeń na siłowni, jeżeli będziemy dzień w dzień niszczyć te mięśnie, ćwiczyć od rana do wieczora, nie poświęcać czasu na regenerację, na odpoczynek, no to ten organizm nam odmówi posłuszeństwa. I podobnie, wydaje mi się, jest z naszą sferą psychiczną, psychologiczną, aby nie karmić się nadmiernie złymi informacjami i balansować to życie na tym poziomie również. No właśnie, szukanie tej równowagi to jest coś bardzo niezwykłego. Ponieważ jesteśmy na scenie premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego, to chcę Cię jeszcze zapytać o szkołę filmową, bo to jest miejsce, o którym jest głośno w Polsce, również ze względu na ten niesamowity budynek, który zdobył wszystkie nagrody świata dla twórców, dla architektów. Właśnie ją skończyłeś. Powiedz o swoich wrażeniach, o tym, jakie to były lata dla Ciebie. No, szkole filmowej w Katowicach na pewno wiele zawdzięczam. Przede wszystkim mowa o poszczególnych profesorach, wykładowcach. Ten którzy... film pod opieką Andrzeja Fidyka. Dokładnie, pani Beaty Dzienowicz. Mhm. To też trzeba wspomnieć. Pani Beata to jest taki złoty anioł naszej szkoły filmowej. To jest profesor, który nigdy nie odmawia pomocy studentom i bardzo sobie cenię właśnie panią Beatę, że mogłem ją poznać i że była współopiekunem tego filmu. Ale wracając do pytania, no jeżeli chodzi o szkołę filmową, ona nauczyła nie tylko jakiegoś warsztatu, ale też zmieniła troszeczkę sposób patrzenia zarówno na filmy, jak i na świat. I myślę, że często podczas poszczególnych zajęć z niektórymi wykładowcami można było usłyszeć zdanie czy słowo klucz, które zmieniało myślenie i opinię o życiu o 180 stopni. I takie również te pozawarsztatowe rzeczy no, bardzo się liczą i bardzo, bardzo je cenię. No to od razu muszę zapytać o takie zdanie, o taki moment. Krzysztof Zanussi mi na przykład powiedział w wywiadzie takie zdanie, że trzeba żyć tak, żeby życia nie przefujarzyć. I wzięłam to sobie do serca, ale to nie dotyczy tak bardzo filmu. A tutaj pewnie jakieś pojawiły się dobre trochę. Tak, ale ja myślę, że zachowam to dla siebie. Muszę troszkę tajemnicy zachować, także nie będę zdradzał tych tajemnic szkoły filmowej w Katowice. No właśnie, okazuje się, że są takie zdania. Patronem tej szkoły jest Krzysztof Kieślowski, który również był wybitnym dokumentalistą. Niewiele osób o tym wie. Znamy jego Trzy kolory, znamy Dekalog, a nie wiemy, że filmował również chłodną kamerą rzeczywistość PRL-u. Zrobił te słynne gadające głowy. Prawda? Czy to dzisiaj jeszcze przemawia do studentów? Oczywiście, że tak. To jest nadal aktualny film, głęboki film, może wykonany tak prostymi środkami tak naprawdę, bo to jest, można, ktoś z zewnątrz mógł powiedzieć, że to jest zlepek setek i tyle, ale nie byle jakich setek, nie byle jakich wywiadów, które pokazują pewną prawdę o tamtejszym społeczeństwie, ale nie tylko tamtejszym. Myślę, że to jest nadal aktualny film,
który dużo mówi o ludzkiej psychice i o problemach, marzeniach w życiu. No właśnie, są też takie filmy jak Urząd na przykład, prawda, gdzie jest pokazana taka rzeczywistość no niesamowicie chłodna i brutalna, gdzie człowiek się właściwie nie liczy. Udawało mu się to robić. Dokładnie. Wiele z takich filmów trafiało wtedy na półki, nie można było ich emitować. Nie podam dokładnie tytułów, bo sobie ich nie zapisałam. No w tej chwili film Mój kraj taki piękny robi karierę, jeśli można tak powiedzieć, jest nagradzany, jest prezentowany, ale czy zmieni rzeczywistość? Oto jest pytanie. To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że po pierwsze filmy krótkometrażowe mają mniejszą siłę przebicia i trzeba o tym głośno powiedzieć. Taki jest fakt. Ja mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości zrealizować równie ważny film już w większym metrażu. Bo jednak zasięg tych filmów krótkometrażowych jest o wiele mniejszy niż zasięg filmów kinowych, czy chociaż nie wiem, czy kino teraz to już nie przeżytek, bo teraz o wiele popularniejsze zaczynają być w dobie pandemii. Platformy tak. Ale tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, że pojawiają się krótkometrażowe filmy właśnie nawet na tych bardzo komercyjnych platformach. Tak, jest ich mniejszość, ale to fakt, że jest jakaś nadzieja, że być może te filmy krótkometrażowe też dzięki tym platformom zaistnieją i będą o wiele bardziej popularniejsze. Powiedz mi jeszcze, co tobie mówili widzowie po obejrzeniu filmu Mój kraj taki piękny, jakie były opinie? Reakcje były różne. Sporo ludzi nie miało świadomości tego, co się dzieje na ulicach. Sporo ludzi też nie ogląda mediów, być może dlatego. Część ludzi była niewzruszona, oglądając ten film, także ten film nie wywołuje emocji u wszystkich widzów. To też zależy od osoby, jak we wszystkim. Ale jednak większość, wydaje mi się, widzów reagowała na film. Znaczy film wywołał w nich jakieś emocje i wydaje mi się, że wstrząsnął nimi w pewnych momentach. Najważniejsze, że film jest bazą do prowadzenia jakichś dyskusji i rozmów, co jest dzisiejszym przykładem chociażby. Także to cieszy, że film też powoduje to, że możemy na temat problemów społecznych dyskutować, rozmawiać i nie zapominać o nich. Czy coś jest w trakcie w tej chwili? Zdradzisz nam? Czy coś kręcisz? Są pewne plany. Nie wiem, czy uda się je zrealizować. Mianowicie w dość oryginalny sposób chciałbym się wypowiedzieć o problemie migracyjnym, czy problemie uchodźczym. Byłem na dokumentacji rok temu w obozie dla uchodźców w Morii, ale chciałbym, żeby to był projekt pełnometrażowy. I zobaczymy, czy uda się go zrealizować, bo na razie są z tym niewielkie problemy, oby się rozmyły. Jesteś bardzo spokojnym człowiekiem. Oj nie. Nie. Proszę to powiedzieć mojej żonie. Proszę Państwa, dzisiaj Grzegorz Paprzycki na scenie premier naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Gratuluję raz jeszcze tej long listy oscarowej dla filmu. Za chwilę ten film zobaczymy. Ja chciałam Państwu tylko powiedzieć, że 25 lutego o godzinie 18 na scenie premier naukowych odbędzie się spotkanie z panią Aleksandrą Hałat z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, która wystąpi ze swoim trio, grając muzykę Karola Rathausa. To będzie, myślę, bardzo ciekawe spotkanie poświęcone płycie. Zupełnie inne rejony, tym razem muzyka, czyli właściwie całe życie naukowe, artystyczne odbija się na Uniwersytecie Śląskim. Dziękuję za to spotkanie. Będzie jeszcze spotkanie na Zoomie, gdzie Państwo będą mogli zapytać autora filmu o różne rzeczy, a teraz już przed nami projekcja. Zapowiedz proszę. Zapraszam wszystkich do oglądania filmu Mój kraj taki piękny. Miłego seansu.